serdecznie dziękuję też publiczności, bo to bardzo ważne jest dla tych, którzy tutaj na scenę wychodzą, żeby czuli, że publiczność jest dla nich, że słucha, że ich ściska tam ich kciuki, że się razem z nimi bawi. Zdecydowaliśmy, że w kategorii uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6 laureatem została Klaudia Sikora. Zapraszamy tutaj Klaudię. Prosimy na zapraszamy też, wyróżnionych. I jury przyznało 3 wyróżnienia, bo takie są reguły tego konkursu. Wyróżnienie otrzymała Patrycja Bogusz z Anieli. Nagroda za szczególne walory sceniczne, za niezwykły występ, to taka nagroda powędrowałaby do duetu, który otrzymuje wyróżnienie. Emilia Doróżniak, Dominik Kwaśniewski, Sanieczny. Jesteśmy na to wrażenie. Byliście fantastyczni, to do wszystkich, nie tylko do was, ale do wszystkich, którzy stoją na scenie. Gratulujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że nagrody i dyplomy będą was cieszyć. W kategorii przedszkolaków będzie Karolina Plechowska z przedszkola w Sadkach. Wielkie brawo. Zapraszam tutaj wszystkie te dzieci, żeby zechciały stanąć z boczku, tak? I za chwileczkę będziemy wręczali dyplomy. Wyróżnienia w tej kategorii za fantastyczne wykonanie piosenek dla Wiktorii Czechowskiej z przedszkola w Dębionku, dla Klaudii Steinberg z przedszkola w Dębionku i dla Szymka Murawskiego z przedszkola w Sadkach. Laureaci w kategorii młodszych uczniów szkoły podstawowej. Byliśmy jednogłośni, moi drodzy, i jednogłośnie wskazaliśmy na Wiktorię Sobiech z Dębionka. Lubimy, jak dzieci śpiewają radośnie o radosnych rzeczach. I Wiktoria właśnie tak nam to zademonstrowała. Wiktoria Sobiech z Dębionka, ja nie wiem z której klasy, bo ja mam tutaj tylko wycinek, ale już idzie słoneczko nasze, proszę tutaj sobie stanąć, a ja poproszę jeszcze wyróżnione dzieci. To jest Weronika Trzebiatowska ze szkoły w Sadkach, chciałem powiedzieć z przedszkola. Weronika Trzebiatowska. A także duet Magda Iciek i Kacper Kotlarski z Anieli. A także wyznaczający nowe trendy w muzyce Mateusz Pasterski. Mateusz Pasterski z Dębionka. Zapraszamy, to są wyróżnieni. A Wiktoria Sobiech, laureatka w kategorii klas 1-3. Gratulacje. Typowało na zwycięszczenie, na laureatkę tej kategorii Jagodę Głąbicką. Zapraszamy tutaj Jagodę. A 3 dziewczyny odbiorą wyróżnienia. Klaudia Żurek, Dajana Świt, Dajana Elska. Zapraszamy, zapraszamy.